przepięknym wieczorze uwielbienia, po spokojnej nocy, słonecznym poranku witamy Państwa serdecznie na tegorocznym festiwalu Pieśni Ducha Chleba i Życia w Trzeźwości Albertynki 2015. Jest nam przemiło, proszę Państwa, że będziemy mieli okazję spędzić ten czas wraz z Państwem. Dość długo będziemy na scenie, bo mnóstwo atrakcji. Dlatego bardzo serdecznie chcielibyśmy Państwa przywitać. Z Państwem spędzi czas Jerzy Frąckowiak i Izabela Karkut. Oficjalne otwarcie festiwalu tegorocznego Albertynki 2015 poprosimy księdza proboszcza tejże parafii, księdza Jana Pępka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pragnę wszystkich bardzo serdecznie powitać po tak pięknym wstępie, wprowadzeniu. Już nic więcej nie trzeba dodawać, tylko pragnę życzyć wszystkim miłego tutaj pobytu, doświadczenia, wiele przyjemnych chwil, które będą później w naszym życiu pięknie procentować, że będziemy umieć podejmować ważne decyzje, aby ten świat, w którym żyjemy, stawał się jeszcze piękniejszy, jeszcze lepszy, by tak jak nasz patron, święty brat Albert, każdy z nas służył pomocą każdemu spotkanemu człowiekowi. Więc miłego pobytu, miłych przeżyć na festiwalu Albertynki 2015. Wszystkim życzę i uważam, że festiwal jest rozpoczęty. Przejdziemy do pierwszego etapu tego, co dziś mamy dla Państwa przygotowane. Będziemy jeść na początek, dlatego już uśmiechamy się w kierunku kół gospodyń, które są rozłożone. Te koła, jak Państwo widzą, fajnie, że to jest tak naprzeciw widowni. Ja myślę, że będzie tam można podchodzić, popytać o przepisy, będzie można pokosztować niektórych przysmaków, które zostały dla Państwa przygotowane. Mamy chleb kiszony. Pszenno-razowej i żytno-razowej. Tu mamy chleb z odpłatkami owsianymi. Stoła gospodyń wiejskich z Weryni jest przybrany bardzo brązowo, bym powiedział. Takie masło, nie powiedzieliśmy o tym. Macie też masło czosnkowe. Tak, urabiamy. Dzień dobry. Najpierw mamy podpłomyki. Jeden podpłomyk jest z jabłkami. Jabłka się nazywają te papieruszki. Drugi podpłomyk mamy z borówką. Właśnie gromkich braw od Państwa za każdym razem dla wszystkich artystów, którzy będą dla Państwa wylewać swoje zdolności. Pomysł organizacji takowej, takiego festynu, pikniku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Dominik z parafii świętego brata Alberta, przy którym się teraz parafii znajdujemy. Tutaj przeżywamy już 6. edycję festiwalu Ducha, Pieśni, Chleba i Życia w Trzeźwości Albertynki 2016. Wszystko rozpoczęło się w 2009 roku. Rozpoczęło się to po odpuście, kiedy przeżywaliśmy w naszej parafii jubileusz i święto parafialne. Święty brat jest kojarzony z chlebem i wokół chleba tutaj się gromadzimy. Chleba, które teraz jesteśmy w sierpniu, czas żniw, rolnicy pracują. My tutaj organizujemy święto chleba, koła gospodyń wiejskich przyjeżdżają i częstują nas swoimi wypiekami chlebowymi. Wszystko też przybrało taką formę festiwalu dlatego, aby właśnie przez muzykę, przez śpiew uwielbiać także Pana Boga. I to wszystko nas tutaj gromadzi. Trzeba być dobrym jak chleb, tak jak mawiał święty brat Albert, patron naszej parafii. Przez dwie edycje były zespoły z Wybrzeża Kości Słoniowej, Claret Gospel,
były. W tym roku niestety nie przyjechali oni, ale przyjechał inny zespół, New Life M, jeden z najbardziej znanych zespołów muzyki chrześcijańskiej w Polsce. Coraz więcej ludzi przybywa na te koncerty, przybywa na ten festyn przez cały dzień. Na początku to jak wszędzie, początki są, wszystko się schodzi, ale gdy już jest wieczór, naprawdę wielka rzesza ludzi uczestniczy w tych wydarzeniach. Około 2000 się spodziewamy w tym akurat dniu dzisiejszym. Bo też także akcja społeczna poruszająca tematykę trzeźwości. I właśnie miesiąc sierpień, który teraz przeżywamy, w tym w jakiś sposób nam pomaga.